Cześć. Trzy kobiety, 12 godzin, jedna przeszłość. Najnowsza książka Jarka Czechowicza, dzisiaj na kanale książkowym. Nie mam pojęcia, jak mam wam o niej opowiedzieć, nie zdradzając szczegółów tej intrygi. Cześć, z tej strony Marta. Widzimy się dzisiaj na kanale książkowym w kolejnym odcinku z serii Och, literatura. Dzisiaj chciałam powiedzieć parę słów o najnowszej książce Jarosława Czechowicza, Gorsza. Czy taka gorsza? No, powiedziałabym, że wprost przeciwnie. Zanim przejdę do treści, to chciałam powiedzieć, że naprawdę niesamowicie ogromną kampanię reklamową podjęło wydawnictwo Czarna Owca. Tę książkę było widać wszędzie, gdzieś na dworcach, na billboardach, na autobusach komunikacji miejskiej. No oczywiście nie u nas w Szczecinie, ale wciąż. Co ciekawe, te autobusy komunikacji miejskiej to nie jest taki przypadkowy wybór jako nośnik reklamy tejże powieści, ponieważ nasza główna bohaterka, Magda, żyje z tego, że jeździ autobusem komunikacji miejskiej. Najbardziej lubi te wielkie autobusy przegubowe, jeżdżące na dalekie trasy. Rozważała też przebranżowienie się i jeżdżenie tirami. Do tego etapu nie doszła, ale w wolnych chwilach jeździ swoim ukochanym motorem. Cechy, których byśmy się może nie spodziewali po typowej bohaterce literackiej, ale Magda typową bohaterką z całą pewnością nie jest. Książka reklamowana była jako thriller psychologiczny. Moim zdaniem o wiele mniej tu thrillera niż psychologii. Psychologii jest znacznie więcej i to jest to, co Czechowicz umie robić najlepiej. To nie znaczy, że te elementy straszne, thrillerowate właśnie są źle zrobione. Nie, są ok, trzymają w napięciu. Zastanawiamy się, co pojawi się w kolejnych rozdziałach, do czego nas doprowadzi ta napięta sytuacja. Sytuacja, która dzieje się trzytorowo. Mamy trzy plany czasowe. Na pierwszym planie czasowym Magda jeździ komunikacją miejską i spotyka po kolei różne osoby ze swojej przeszłości. Na drugim planie mamy migawki, przebitki z jej lat młodzieńczych, z czasów, kiedy chodziła do szkoły podstawowej, następnie do szkoły średniej. No i plan trzeci, ten najbardziej podkreślany w reklamach i w opisach na okładce, na skrzydełkach. Ten plan typowo thrillerowy. Trzy kobiety budzą się w piwnicy, zamknięte, nie mogą wyjść, nie mogą się ruszyć, są przykute łańcuchami do ściany. Jedna z nich jest zakneblowana i jedyne, co mają, to trzy gadżety, które powinny im się pozwolić domyśleć, co one tutaj tak naprawdę robią i list, w którym ich oprawca, osoba, która je porwała, informuje, że mają właśnie 12 godzin na to, żeby sobie przypomnieć, co zrobiły kiedyś i co je razem łączy. I tak naprawdę to jest wszystko, co mogę powiedzieć o fabule. Jeżeli nie chcę zdradzić tych niuansów, tych wszystkich elementów, które w tej książce zaskakują. Czytałam też kilka recenzji, w których recenzenci mieli te same problemy. Jak tu o tej książce wam opowiedzieć, żeby wam nie zdradzić, co było dalej i nie zdradzić puenty, żebyście jednak ten element zaskoczenia zachowali. Także więcej fabułą się nie będę zajmowała. Co chciałam jeszcze powiedzieć? Czechowicz napisał książkę już trzecią. W dość krótkim czasie, to jest rzędu, nie wiem, ze 3 lata ostatnie, kiedy te książki wydał. Debiut, no dość późny powiedzmy, facet jest w moim wieku. Wcześniej przez lat kilkanaście prowadził i nadal prowadzi blog recenzencki, literacki. Spotkałam się z opinią, zanim wyszła jego pierwsza książka, Toksyczność, zresztą znakomita, bardzo mi się podobała, to jest chyba nadal moja ulubiona książka tego autora, że ktoś, kto przeczytał tyle książek i napisał tyle recenzji, nie może sam takiej książki dobrze napisać, bo będzie zbyt, nie wiem, no nie zrobi tego dobrze, przez to, że będzie może zmanierowany, będzie powtarzał pewne mechanizmy, zamiast tworzyć swoje własne. Na szczęście nie była to prawda. Także z czystym sumieniem mogę polecić sięgnięcie także po tę jego książkę. Ciekawym aspektem twórczości Czechowicza jest fakt, że u niego zawsze pojawiają się bohaterki literackie, kobiety. To nie jest często spotykany zabieg u twórców, pisarzy, mężczyzn. On jednak to robi świadomie. Za pierwszym razem wybór był dość oczywisty, ponieważ książka była poniekąd sposobem na rozliczenie się ze swoją przeszłością i z historią swojej matki.
w drugiej książce Historia dwóch kobiet już chyba na innych troszeczkę zasadach dobierał wątki do niej, a w tej książce ponownie się odwołuje do swoich doświadczeń, ponieważ on oprócz tego, że jest pisarzem, jest recenzentem, jest również nauczycielem, uczy języka polskiego młodzieży, a wątek, który się tutaj pojawia i silnie wybrzmiewa w tym paśmie narracyjnym dotyczącym młodości naszej bohaterki, to jest przemoc w szkole. Przemoc w szkole i jakie są jej konsekwencje krótko i długoterminowe. Podsumowując, książka naprawdę dobra, okładkę ma czerwoną, ładną, czyta się szybko, łatwo, chociaż wcale nie tak bardzo przyjemnie. Polecam bardzo, dziękuję.